Cześć kochani! Cześć! Cześć, witajcie w takim przedświątecznym vlogu, bo powoli będziemy Was wprowadzać w ten klimat świąt, abyście go poczuli razem z nami. Dziś pomysły na prezenty, ale to będą takie sprawdzone rzeczy. Niektóre już znacie, bo pokazywałam, ale ja to używam, lubię, uwielbiam, więc mogę śmiało dzielić się z Wami tymi pomysłami na prezenty. Będzie coś od Karoli, także subskrybujcie, łapka w górę i zaczynamy! A zaczynamy czymś, co kobiety lubią najbardziej, a kobiety oczywiście najbardziej lubią biżuterię. I ja też się pod tym podpisuję i Karola też. Dziś pokażę Wam coś, co było ze mną zarówno w Rzymie, jak i w Paryżu. Polska marka Sadwa i pokażę takie bestsellery. Ich bestsellerem jest kolekcja Moody, czyli pierścionki, które mam i ja tak się z nimi nie rozstaję, bo to taki, widzicie, ładny gadżet. Są, słuchajcie, bransolety, też właśnie pozłacane, ale też w wersji srebrnej. I widzicie, ta kolekcja jest ręcznie malowana. Pewne elementy są ręcznie malowane, także naprawdę jest to wszystko pięknie, precyzyjnie wykonane. Ja mam też kolczyki, ale są też takie piękne zawieszki. To jest taka ich bardzo flagowa kolekcja i ona się bardzo, bardzo podoba. Ona mi się idealnie wpasowała w stylizację w Paryżu. Ale Sadwa to też kolekcja z bursztynami. I słuchajcie, nam taki bursztyn kojarzy się, Karola, prawda? Z taką ciocią, babcią, dużym bursztynem, prawda? Tutaj na piersi. Tak, albo z takimi bursztynowymi bransoletkami. Tak, na bogato. A bursztyn wcale nie musi tak wyglądać, bo zobaczcie, tutaj na przykład mam takie bardzo fajne bursztynowe bransoletki, które można nosić zarówno do jeansów i t-shirtu, czy tam zwykłej koszuli, jak i założyć na wieczór. Co ciekawe, fajne w nich jest to, że one są ręcznie regulowane, bo są na takim sznureczku, widzicie, i sobie wkładacie, więc nie będzie pomyłki, jeśli kupicie, z rozmiarem nie będzie po prostu przy zakupie pomyłki, bo sobie regulujemy jak chcemy. Ja uważam, że to jest fajny pomysł na prezent i widzicie, bursztyn, a jak gdyby inaczej taka on wygląda. Taka designerska, słuchajcie, tak, można nosić razem, to wygląda bardzo fajnie. I ja uważam, że taka forma bursztynu jest dużo lepsza niż takie, słuchajcie, ciężkie jakieś takie wisiory, bo mam wrażenie, że takie, wiecie, ciężkie wisiory przytłaczają. Bursztyn, jak widzicie, może być lekki, pasować do różnych stylizacji. Jest też, słuchajcie, kolekcja, którą ja bardzo lubię. Mam tutaj na sobie taki wisiorek, kolekcja z perłami. I to jest fajne, słuchajcie, że Sadwa dba o takie detale, o ich znakiem rozpoznawczym jest taki motylek. I widzicie tutaj przy tej perełce jest taki delikatny motylek. I ja uważam, że to jest takie urocze, dodaje uroku tej biżuterii. Widzicie takie drobne monetki złote, albo właśnie połączenie takich pozłacanych koralików z perełkami. I bardzo, bardzo fajnie to razem można łączyć, fajnie to wygląda. I ta perła też nie jest taka, wiecie, ciężka. Można nosić to, słuchajcie, na różne sposoby i to wygląda lekko. Karola? To jest bardzo w moim stylu. To jest bardzo w twoim stylu, tak. Prawda? No każda lubi takie perełki, tutaj monetka, jakieś takie ładne, ozdobne zapięcie. No takie rzeczy, słuchajcie, lubimy. Jest też, bardzo mi się podoba, ale to musicie zobaczyć na stronie, złota kolekcja z takim malutkim brylantem i jest to kolekcja, słuchajcie, dla takich minimalistek. Jeżeli ktoś lubi taką delikatną biżuterię, to koniecznie zajrzyjcie na złotą kolekcję, bo to taki, wiecie, lubię takie delikatne dodatki. Właśnie tak jak byłyśmy w Paryżu, to tak się francuski nosiły, tam dosłownie taki delikatny jakiś łańcuszek i tyle. Słuchajcie, piękne jest to, że oni tak ładnie opakują, więc można sobie to w podróż zabrać, albo właśnie na prezent, jak będzie tak ładnie zapakowane, albo taka sakiewka i gdzieś tam jedziecie i sobie chowacie tą biżuterię. Jak wolicie, to oczywiście są też takie piękne szkatułki. Taka szkatułka, prawda Karola, też jest dobrym pomysłem na prezent, żeby przechowywać tutaj biżuterię. Tak, i nawet po prostu jakieś kolczyki, coś włożyć do środka, żeby było i dać szkatułkę właśnie Prawda? Tak. I sobie już później sami napełniamy tę szkatułkę. Tak. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, a jak w ogóle już Wam nie jesteście pewni, to można kupić kartę podarunkową, tam na stronie Sadwy znajdziecie. Ja gorąco polecam, bo noszę tę biżuterię, nic mi się z nią nie dzieje i bardzo, bardzo ją lubię.
Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, a która jest cudowna i ja używam tego już od paru miesięcy, sprawdza się i Karola się szeroko uśmiecha również, bo też to czuję. Słuchajcie, to są świece Avan May. Ja wiem, że one się tam może na wielu kątach pojawiają, ale one są tak cudowne. Zapach tej świecy, którą teraz widzicie, bo jest to świeca świąteczna, to zapach Norymberga, inspirowany, słuchajcie, bożonarodzeniowymi jarmarkami. I on pachnie goździkami, imbirem, cynamonem. Słuchajcie, Karola się tak uśmiecha i mówi do mnie, podaruj mi tę świecę, a ja mówię, że nie podaruję. Bo, słuchajcie, ta świeca wprowadza mnie w taki typowo świąteczny nastrój. Ja czuję to grzane wino, czuję te pierniczki, no jest tak cudownie. Jest tak cudownie, tutaj w całym mieszkaniu unosi się zapach i naprawdę te świece są niewiarygodne. Jak już się raz spróbuję, to już chcę się tylko ich używać. Słuchajcie, moja ta jest już z kolekcji świątecznej. Ta kolekcja niedawno się pojawiła i oprócz tego, że ona tak pięknie wygląda, tutaj ją postawię delikatnie, to jeszcze jest tak pięknie opakowana. Więc to jest idealny pomysł na prezent, ale powiem Wam, że nie będziecie chcieli oddać tej świecy na prezent, bo sami będziecie chcieli, aby tak pięknie pachniało u Was w domu. I rzeczywiście jest bardzo ładnie opakowana i to jest świeca duża i te duże świece wypalają się przez 75 godzin, a te małe przez 40. Ja mam tutaj taką, słuchajcie, też piękną, złota, to jest szampania, inspirowana szampanem, maliną i różą i też jest w takim pięknym opakowaniu. I razem pomysł na prezent, super, ale jest jedno ale. Słuchajcie, ja uważam, że ten zapach świecy możecie też śmiało dopasować do osoby, która dostanie tę świecę, czyli na przykład ciocia, babcia, które lubią dużo piec, no to powinna być to świeca bardziej taka właśnie ta świąteczna, albo były, nie wiem czy jeszcze są, bo tam się szybko wyprzedają, pumpkin, czyli taka dyniowa, inspirowana świętem dziękczynienia, nie wiem czy jeszcze jest. Takie wiecie, bardziej takie mniamuśne, albo karmelowa, którą kiedyś pokazywałam, ale na przykład dla wujka, to ja już bym polecała z tych skandynawskich, tam są takie Szwecja, Norwegia, one są takie bardziej leśne, bardziej takie, wiecie, wyrafinowany ten zapach, żeby mniej więcej pod osobę dopasować ten zapach. Na stronie jest dokładny opis tych świec. Słuchajcie, ja wiem, że to się może wydać świeczka, ale ja miałam naprawdę wiele świec i te są wyjątkowe, bo cały dom nimi pachnie. To są takie, wiecie, ważne rzeczy, że one są w 100% sojowe, ręcznie robione, nie dymią, czyli jak zgasicie, to nie będzie się unosił dym, nie ma takiego, wiecie, nieprzyjemnego zapachu. Myślę, że to są takie ważne rzeczy i te perfumy są opracowywane przez renomowanych perfumiarzy. No, niby taki drobiazg, ale jednak ważny. Podobają mi się właśnie za to, że są takie eleganckie opakowania i ponieważ jest to kontynuacja współpracy i pewnie jeszcze te świece u mnie się pojawią, bo ja je po prostu uwielbiam, to pod vlogiem zostawiam kod rabatowy, skorzystajcie z niego, bo warto, no bo poczujecie, bo ja się uśmiecham, tak, ale Karola dokładnie tak samo zza kamery się uśmiecha, bo poczujecie ten zapach świąt i to będzie się przez święta unosił i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i fajny pomysł na prezent. Kolejny pomysł na prezent dla kobiet i tutaj mała wskazówka dla mężczyzn, bo to takie może dla mężczyzn być nieoczywiste, to to, że kobiety uwielbiają dostawać takie kuferki. Z zawartością oczywiście bardzo miło, ale bez zawartości również. Dlaczego? Ponieważ my kobiety lubimy sobie w takim kuferku trzymać wszystkie potrzebne kosmetyki. I oczywiście tak jest, że niektóre panie mają to szczęście i mają toaletkę. Ale na przykład ja mam toaletkę w takim ciemnym miejscu i tam nie lubię się malować. I słuchajcie, w takim podręcznym kuferku przenoszę sobie kosmetyki z jednego miejsca na drugie. Oczywiście no, są też takie piękne, mięciutkie kosmetyczki, ale ja rekomenduję, jeżeli już to kupować, taki kuferek. Mam też takie twardsze, ja je pokazywałam na Instastories, a ja je po prostu uwielbiam, bo one mi się sprawdzają w podróży. Ale ta jest po prostu hitem. I ta akurat jest od marki Bobbi Brown, to jest prezent, bo dostałam takie cudowne, słuchajcie, piękne paletki. No naprawdę cudowna sprawa. Bo to jest taka świąteczna kolekcja Bobbi Brown. Piękna sprawa, ale właśnie, słuchajcie, najbardziej ucieszył mnie ten kuferek, ponieważ ten kuferek mogę właśnie zabierać gdzieś w podróż i tam nic mi się, słuchajcie, nie rozleje, nie przewróci, wszystko jest na miejscu. No i rzeczywiście w domu też.
biorę i po prostu idę. Albo jak mam zajętą łazienkę, to sobie z takim kuferkiem lecę do kuchni i tam się maluję. Bardzo fajna rzecz, kobiety to uwielbiają. Jedne będą tutaj trzymać lakiery do paznokci, inne właśnie kosmetyki, jeszcze inne coś tam jeszcze innego i każda sobie trzyma co chce, ale to jest naprawdę wygodna sprawa. Karola, też jej się, słuchajcie, świecą oczy do tego kuferka. Tak. No, ale miałam go już na wyjeździe i mi się sprawdził i w ogóle piękna rzecz. Obojętnie, słuchajcie, jakiej marki, ale właśnie złoty, srebrny, czarny, to jest, tak wiecie, fajny, fajny pomysł na prezent i ja serdecznie polecam. Idziemy dalej. Co jeszcze chciałabym dostać ja albo Karola na święta? Na przykład od mamy. Ja bardzo chciałabym dostać, słuchajcie, jakiś taki ciepły, fajny, miluśki dres. Ponieważ w dresach chodzimy dużo. Możemy udawać czy nie, ale i tak je uwielbiamy. A słuchajcie, często jest tak, że tam po domu wchodzimy w byle czym, żeby tam znosić, wyrzucić, potem wiecie. A jednak w domu też możemy jakoś ładnie wyglądać. I taki dres, świetny pomysł. Dwa piękne dresy, jeden, który pokazywałam już, paprocki brzozowski. Kto tam mnie śledzi na stories, to widział. Bardzo fajny, on jest taki mięsisty, gruby. Do tego mam spodnie z napisem. A drugi z preski, czerwony, również miluśki. On w środku ma też taki puszek, więc naprawdę ciepły. I czerwony, słuchajcie, to taki akcent świąteczny. Fajna sprawa, taki dres, no przydaje się. Fajny na drugi dzień świąt. No właśnie, dres taki czerwony na drugi dzień świąt, super. Polecam oba, bo są naprawdę przyjemne w dotyku i są takie, wiecie, cozy, takie na te zimne wieczory, żeby tak nam było przyjemnie i ładnie od razu będziemy wyglądać. No ja chciałam powiedzieć, że oba bym przygarnęła. Że Karola by oba przygarnęła. Oba mi się bardzo podobają i byłabym szczęśliwa, jakbym dostała taki zestaw na święta. Ale to jest naprawdę idealne na drugi dzień świąt, gdy już jesteśmy pełni. Kapcie. Nic z nas nie ubiera. Kapcie, słuchajcie, świąteczne skarpety i dresik. Po prostu leżymy, pijemy to pianki. O. Pijemy te pianki z tą gorącą czekoladą i jest bardzo milutko. I idziemy dalej. Kolejny sprzęt to jest sprzęt, z którego Karola jest bardzo zadowolona. I jak zrobiła mi włosy tym sprzętem dwa razy w Paryżu, mówię, kupuję i od razu kupiłam, odgapiłam od niej. To jest suszarko-lokówka, która no, ułatwi Wam wyciąganie tych włosów i nadanie jakiegoś tam kształtu, jakiejś objętości. Karola, czy Ci się to sprawdza? Mi się to bardzo sprawdza. Przede wszystkim dlatego, że ja mam cienkie włosy i takie, które bardzo szybko... Po prostu opadają, robią się takie płaskie. Płaskie, tak. I po prostu je wyciągam na tej szczotce, unoszę je, dodaję im objętości i mi się to bardzo sprawdza. Okej. Okay. Słuchajcie, ja nie jestem biegła, jeśli chodzi o takie urządzenia, takie przyrządy, ale rzeczywiście u mnie też jest jakby taki lepszy efekt. Dzisiaj już nic nie robiłam z włosami, ale rzeczywiście za pomocą tej suszarko-lokówki można je tak fajnie wyciągnąć. To jest Remington Keratin. My to lubimy. Natomiast słuchajcie, ja byłam ostatnio świadkiem, jak pewna pani na urodzinach otrzymała taki zbiorczy prezent, taką, nie wiem, czy to była suszarko, lokówka, coś takiego, Dysona. Karola się zgłasza. Wiem, co to było. To była taka... Dziura jakaś taka? Tak, to jest po prostu tak jakby lokówka i ona ma różne nakładki. Tam masz nakładkę do suszenia, nakładkę do kręcenia włosów. Tam jest kilka różnych takich nakładek. Też mi się to marzy. I słuchajcie, ta pani była zachwycona tym prezentem. Mało tego, że te włosy miała zrobione tym Dysonem, bo sobie wcześniej zrobiła przed urodzinami. I rzeczywiście efekt był wow. Także taki sprzęt do włosów, to jest też fajny pomysł, kobieta kobiecie może kupić, bo ten pan to tam nie wpadnie raczej, żeby, ale na przykład panowie, jak widzicie, że ta wasza ukochana męczy się, tam szczotka i suszarka i coś tam długo siedzi w tej łazience, to taki sprzęt rzeczywiście przyspieszy ten czas. Oczywiście jeszcze na koniec musimy pokazać, słuchajcie, bo to już kończymy, też cudowny pomysł na prezent, sama chciałabym dostać na przykład taki bardzo ozdobny, piękny kubeczek świąteczny. Ja wiem, że to może trywialne i tak dalej, ale słuchajcie, no nie ma nic cudowniejszego niż w listopadzie sobie taki pod koniec listopada wyciągnąć taki kubek i sobie pić, słuchajcie, herbatkę. Świeczka pięknie pachnie, herbatka jest, no trzeba się, słuchajcie, wprowadzić w taki miły nastrój. Dobrze, no i co? I kończymy, Karola. Coś jeszcze się zgłaszasz? Ja bym się chciała zapytać właśnie, co ty byś chciała dostać na święto? Na przykład od pana małżonka. Co ja chciałabym dostać od pana małżonka? Generalnie, wiecie co, ja jestem osobą szczęśliwą, wszystko mam, ale jakiś tam brylant, diamencik, to tam nie byłoby źle. A ty, Karla?
Najbardziej bym chciała właśnie dostać ten diament. Ten wymarzony diament. Czarny albo jakikolwiek, ale jednak diament. No i co jeszcze, Karola? Bo Karola ma takie bardziej też przyziemne jeszcze pomysły na prezenty dla siebie. Ja to już chyba takie prezenty dla... Już widać, że to jest starość. Ponieważ chciałabym dostać odkurzacz taki odkurzacz bezprzewodowy. Taki stojący, znaczy pionowy. Robot planetarny. Właśnie ten zestaw dowodów Dysona. No i marzą mi się bardzo okulary Gucci, tak jak ty. Ach, te moje okulary Gucci to też jest super pomysł na prezent, tylko właśnie trzeba znać kształt twarzy. No więc mam nadzieję, że nasi panowie będą oglądali tego vloga i się zainspirują. Słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. To trochę dłuższy ten vlog, ale nagadałyśmy się. Koniecznie zajrzyjcie pod vloga, tam wszystkie linki do tych produktów, co pokazywałyśmy, kody robotowe i tak dalej. Dziękujemy pięknie i czekamy też na Wasze pomysły na prezenty, ale takie sprawdzone, bo wszystko, co widzieliście, to ja lubię, używam, uwielbiam. Jak macie coś takiego sprawdzonego, zostawcie, bo inne panie, inni panowie też skorzystają. I co, żegnamy się, dziękujemy, subskrybujemy i do następnego razu. Pa, Karola! Pa! Coś chciałaś jeszcze powiedzieć? No, że świeczki ci nie oddam. Że świeczki nie oddasz? Zabieram ze sobą.